Po pierwsze, rzeczywiście bije się w swoje marszałkowskie piersi. Tak. Rozpędzony po tym, jak dopuszczałem sekretarzy stanu z rządu dwutygodniowego, postanowiłem dla dobra kultury parlamentarnej i demokracji w Polsce dopuścić również sekretarza stanu z obecnego rządu. Jest pan wykorzystywany przez Donalda Tuska niczym zderzak, ale to wcale pana nie usprawiedliwia, bo łamanie prawa prędzej czy później zostanie osądzone i odpowiedzialni za łamanie prawa poniosą konsekwencje tego. Chciałem zwrócić panu marszałkowi uwagę, że ktoś z pana współpracowników wprowadza pana w błąd, ośmieszając pana marszałka i naruszając powagę Sejmu. Zgodnie z artykułem 186 regulaminu Sejmu głos mogą zabierać tylko osoby wchodzące w skład Rady Ministrów, a pan marszałek udziela głosu osobom nieuprawnionym, między innymi wiceministrom. Proszę, tu jest ta uchwała, panie marszałku, oraz ściąga dla pana marszałka. Serdecznie dziękuję, panie pośle. O, jakie ładne zdjęcia. Panie marszałku, na ostatnim Sejmie pan marszałek próbował tu tłumaczyć to, że Kukiz 15 nie może mieć swojego przedstawiciela w komisji specjalnej, dlatego że nie ma nas w prezydium, w konwencie seniorów. Złamał pan kolejny artykuł 15, bo pan marszałek nie wyraził zgody, żebyśmy byli w konwencie seniorów, a pan marszałek ma swojego przedstawiciela. A my, proszę, kolejne dokumenty dla pana marszałka. Panie pośle. Panie pośle. Tak, bardzo chętnie. I ostatnia sprawa, panie marszałku, bo pan marszałek nas znowu na ostatnim Sejmie... Panie pośle, 27 sekund już pan... Już. Mówił pan dużo właśnie o tym, że mają państwo ustawę o Krajowym Rejestrze Osób Pełniącym Niektóre Funkcje Publiczne. Ona no, ale zaraz państwo będzie. Się chwalą tą ustawą już prawie rok. Proszę, ustawa i podpisy Kukiz 15, proszę się nie obawiać. Widzicie, koledzy i koleżanki, zawsze można liczyć na pomocną dłoń. Natomiast, panie pośle, poruszył pan poważne kwestie. Do dwóch chcę się odnieść, jeśli pan pozwoli, bo mówił pan do mnie i adresował pan pytania. Po pierwsze, rzeczywiście bije się w swoje marszałkowskie piersi. Tak. Rozpędzony po tym, jak dopuszczałem sekretarzy stanu z rządu dwutygodniowego, postanowiłem dla dobra kultury parlamentarnej i demokracji w Polsce dopuścić również sekretarza stanu z obecnego rządu. Myślałem, że spotka się to z przychylnym przyjęciem państwa, ale faktycznie ma pan rację. Artykuł 186 precyzyjnie mówi, że tylko członkowie Rady Ministrów, dziękuję panie pośle Kaleta, mam teraz inne zajęcia. Dla państwa informacji, pan poseł Kaleta wniósł okrzyk Hołownia na premiera. To 186 rzeczywiście jasno mówi, kto może zabierać głos i tak właśnie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o państwa reprezentację w konwencie seniorów, artykuł 15, sam pan to podkreślił. Kół parlamentarnych reprezentujących w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu osobną listę wyborczą. Czy reprezentowaliście osobną listę wyborczą, panie pośle? Dziękuję bardzo za to pytanie, panie proszę marszałku. To są ważne panie proceduralne sprawy. Pan marszałek w tej chwili stosuje podwójne standardy. My rzeczywiście startowaliśmy razem z Prawem i Sprawiedliwością, ale państwo startowali razem z PSL-em. I mają państwo dwóch marszałków. To jest dopiero. Koalicyjny komitet wyborczy i klub to jest zupełnie coś innego niż koło i startowanie z tej samej listy. Zapowiada się kolejny wspaniały spór prawny, panie pośle. Będziemy na ten temat długo i namiętnie dyskutować. Na razie Prezydium Sejmu stoi na takim stanowisku, na jakim stoi. Serdecznie, panie pośle, dziękuję. A teraz pan poseł Mariusz Błaszczak, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, panie pośle. Wysoki Sejmie, panie marszałku, pan po raz kolejny łamie prawo, nie dopuszczając posłów do wykonywania swoich mandatów. Jest pan wykorzystywany przez Donalda Tuska niczym zderzak, ale to wcale pana nie usprawiedliwia, bo łamanie prawa prędzej czy później zostanie osądzone i odpowiedzialni za łamanie prawa poniosą konsekwencje tego.
Słyszymy także z informacji medialnych, że przygotowywany jest zamach na Trybunał Konstytucyjny. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość złożyło 3 projekty uchwał Sejmu Rzeczypospolitej. Pierwszy projekt w sprawie obrony niezależności Trybunału Konstytucyjnego. Drugi projekt w sprawie przestrzegania zasad wolności i sprawiedliwości wyrażonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. I trzeci projekt w sprawie poszanowania praw człowieka oraz przestrzegania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce, gdyż poseł Mariusz Kamiński został poddany torturom. W związku z tym domagam się zwołania Konwentu Seniorów, przerwy w obradach, zwołania Konwentu Seniorów i uzupełnienia porządku obrad o te 3 wspomniane projekty. I przestrzegam pana, że reżim 13 grudnia wiecznie trwał nie będzie. Dziękuję. Moment. Dziękuję serdecznie, panie pośle, za tę przestrogę. Jeszcze raz chcę podkreślić, bo mam nadzieję, że ta informacja do państwa dotarła z Konwentu Seniorów. Te wszystkie 3 projekty uchwał, które państwo wczoraj wieczorem przesłaliście. Pierwsza mówiąca o zamachu stanu, druga o torturach wobec pana Mariusza Kamińskiego, trzecia dotycząca Trybunału Konstytucyjnego, zostały przeze mnie i przez prezydium potraktowane bardzo poważnie. One otrzymały numery druków już i zostały skierowane do pierwszego czytania w Komisji Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że pojawi się możliwość odbycia też drugiego czytania na sali plenarnej wtedy, kiedy komisja uzna za stosowne. Natomiast nie ma mowy o żadnym mrożeniu tych projektów, chowaniu ich, jak zarzucano mi, czy unikaniu. One są w normalnej procedurze sejmowej. Przepraszam, to już, znaczy przecież nie będziemy mrozić, a po drugie Komisja Sprawiedliwości jest organem Sejmu. Proszę tam adresować pytania. One uchwały otrzymały, mają swój sejmowy bieg. Pracuje już Sejm nad nimi. Myślę, że to dobra wiadomość dla tych, którzy podpisali się pod tymi projektami. Wniosek sprzeciwny pana posła Suchonia. Tak, bardzo proszę. Dziękuję, panie marszałku, bo tu trzeba oczywiście sprostować dwie oczywiste nieprawdy, które przed chwilą pan przewodniczący był uprzejmy zaprezentować. Pierwsza nieprawda dotyczy byłych posłów skazanych przez sąd. Otóż, szanowni państwo, to są byli posłowie skazani prawomocnym wyrokiem sądu. I panie przewodniczący, rozumiem, że kwestie prawne są panu obce, to ja wyjaśnię, że to właśnie w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu byli posłowie Kamiński i Wąsik stracili mandaty. Wniosek przeciwny. I druga sprawa, szanowni państwo, rzeczywiście próba zamachu stanu trwała 8 lat i została zakończona przez obywateli 15 października. Dziękuję bardzo. Zgłoszony został wniosek formalny o przerwę w obradach. Poddaję ten wniosek pod głosowanie. We wniosku? Formalnym? Panie pośle, pozwalam panu tylko ze względu na to, że wcześniej pan się wypowiadał i bardzo proszę o lapidarność, jeżeli mogę prosić. Wysoka dobrze? Izbo, bo tak będziemy sobie prostować do końca. Postanowienia Sądu Najwyższego uchylają postanowienia marszałka Hołowni, a więc obaj panowie są posłami na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Panie pośle, gwoli wyjaśnienia, bo też dobrze, żebyśmy znali stan prawny. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, niezależnie od naszej opinii o jej statusie, nie ma żadnych kompetencji do oceny wyroków w sprawach karnych, a więc również wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, którego skutkiem była utrata mandatów przez obu panu byłych posłów.